Witam Państwa, zapraszam na dzisiejszy odcinek z Agenty. Przygotowałam dla Państwa dwa artykuły. Pierwszy, bardzo ważny i istotny dla wszystkich osób, które rozważają zakup mieszkania z ogródkiem, bądź e, takie mieszkanie już posiadają. Dlaczego? Ponieważ, Szanowni Państwo, to czy jesteście właścicielami tego ogródka, czy nie, reguluje prawo, a dokładniej to, co kupujecie w momencie podpisania umowy z deweloperem i czy de facto kupujecie. Ogródek, który jest oddzielną częścią, czy jednak kupujecie ogródek przynależny do mieszkania, który uwaga. Jest co do zasady częścią wspólną. Dlatego, szanowni Państwo, skupiamy uwagę, wszystkie osoby, które są zainteresowane tym tematem, dokładnie wysłuchują pierwszego artykułu, bardzo dużo ciekawych informacji, a przede wszystkim wyjaśnienie, jak to funkcjonuje w teorii i oczywiście później w praktyce to omówimy, jak to wygląda, ale przede wszystkim w teorii, jak stanowi prawo, tak żeby Państwo wiedzieli na przyszłość, czy jesteście de facto właścicielami mieszkania z ogródkiem, czy mieszkania z przynależnym ogródkiem. I jakie macie z tym prawa i obowiązki. A drugi artykuł jest dedykowany wszystkim osobom, które mieszkają w Krakowie. Dlaczego, szanowni państwo? Ponieważ Kraków drastycznie podnosi podatek od nieruchomości. I tutaj sobie porozmawiamy o dokładnych kwotach, dokładnych wyliczeniach. Dlatego, szanowni państwo, kupki z kawą w dłoń. Ja zaczynam czytać artykuły. Mieszkanie z ogródkiem, czyli sposób na swój kawałek ziemi zamiast domu. Czy jednak na pewno. Niekoniecznie. Mieszkanie z własnym ogródkiem oznacza wygodę i możliwość relaksu letnią porą na swoim kawałku ziemi. Czy jednak na pewno, niekoniecznie. Wszystko zależy od formy własności gruntu. Tylko akt notarialny, który przenosi własność na nas, oznacza faktycznie, czy wypoczywamy na swoim. Mieszkanie w budynku wielorodzinnym, gdzie do lokali najczęściej na parterze przepisane są ogródki, to rozwiązanie szczególnie popularne w dużych miastach. Kawałek zieleni ma rekompensować brak domu jednorodzinnego i dawać na miastkę takiego. Zastępuje też balkon lub loggie. Ogródek, na który możemy wyjść wprost z naszego M, znacznie zwiększa komfort i funkcjonalność nieruchomości. Grunt można wykorzystać na różne sposoby jako miejsce relaksu, przechowywania czy uprawiania grządek. Działki stanowią niezwykle cenny dla deweloperów towar, o który walczą i toczą zażarty bój, zwłaszcza w miastach, gdzie terenów pod zabudowę ubywa. Nic dziwnego, że niezbyt chcą się nim dzielić z kupującymi mieszkania. Tak więc, jak podkreślają eksperci portalu GetHome, funkcjonalność w postaci ogródka najczęściej nie będzie oznaczała własności takiej działki dla osoby, która kupiła mieszkanie. Jeśli będzie inaczej, co zdarza się rzadko, cena za mieszkanie na własność i grunt na własność musiałaby być znacznie wyższa. By tak było, by nasz skrawek ziemi musiał mieć też, żeby był, przepraszam bardzo. By tak było, nasz skrawek ziemi musiałby mieć też własną księgę wieczystą i deweloper musiałby nam po prostu te ziemie sprzedać, tak jak sprzedał nam mieszkanie. W takiej sytuacji po podpisaniu aktu notarialnego ogródek jest w pełni nasz. Czyli szanowni państwo, tutaj już pierwsza uwaga i pierwszy punkt. Jeżeli macie w akcie notarialnym wydzieloną część działki, która ma oddzielną księgę wieczystą, to tak, ogródek jest w pełni wasz i tak możecie to rozumować. Jeżeli zaś jest inaczej, no właśnie, to co wtedy, szanowni państwo? By taki stan rzeczy był możliwy, osobną działkę należałoby wyodrębnić z terenu przeznaczonego na ogródki dla wszystkich mieszkań na parterze. Abstrahując od tego, czy deweloper byłby zainteresowany takim rozwiązaniem, nie zawsze będzie to po prostu możliwe, bowiem musi być zapewniony dostęp do części wspólnych. Należą do nich także ściany budynku. Jeśli ogródek nie został wydzielony i nie ma własnej księgi wieczystej, nie należy w praktyce do nas. Do wszystkich właścicieli mieszkań. Jest przynależny do części wspólnej. Czyli, szanowni Państwo, tak według prawa stanowi, jeżeli nie posiadacie Państwo oddzielnej księgi wieczystej do działki, czyli ogródka, które przynależy do mieszkania. Taki stan rzeczy oznacza, że teoretycznie. Każdy mieszkaniec mógłby wejść na nasz teren i sobie na nim swobodnie przybywać, ale też na przykład ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji naszego ogródka. By uniknąć takiego scenariusza, deweloperzy najczęściej ustanawiają służebność gruntową lub podpisują z klientami zwane umowy kłado usum, czyli o podziale nieruchomości do korzystania. I tutaj, szanowni Państwo, to właśnie rozwiązanie, które poruszamy w artykule, jest najczęściej stosowane. Według mojej praktyki. Którą, jak już Państwo wiecie, 8 lat jestem agentem nieruchomości. To głównie właśnie z tym przypadkiem, czyli podziału takiej umowy, gdzie właściciele mają przynależność, właściciele oczywiście mieszkania mają przynależność do danego ogródka i jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem. Oczywiście mówimy tutaj o Warszawie. I teraz porozmawiamy sobie o tej umowie, co dokładnie jak ta umowa wygląda. Jakie wnosi postanowienia? Umowa ta pozwala na podzielenie części wspólnej tak, by wyznaczyć jej poszczególne fragmenty i przypisać tutaj w cudzysłowie, do użytkowania poszczególnym właścicielom. Reguluje to kodeks cywilny w artykule 206. Umowa ta oczywiście nie ma nic wspólnego z przeniesieniem własności gruntu. Ogródek nadal pozostaje elementem części wspólnej. Nie rodzi żadnych skutków w prawach rzeczowych, wskazuje tylko, kto może użytkować daną część. Pozostali właściciele mieszkań są zobowiązani do respektowania wyłącznego prawa do użytkowania określonego fragmentu gruntu przez jednego z nich. Co bardzo istotne, Podział nieruchomości wspólnej do korzystania określony w umowie powinien zostać ujawniony w Księdze Wieczystej tej nieruchomości. I tutaj e, szybka weryfikacja dla osób, które posiadają taką nieruchomość. Sprawdźcie po dzisiejszym odcinku w swojej Księdze Wieczystej budynku, czy właśnie taka wzmianka jest. Jeżeli nie ma, myślę, że warto się tym zainteresować, Szanowni Państwo. W umowie powinny też zostać określone podstawowe zasady użytkowania terenu i zagwarantowany do niego dostęp w przypadku np. konserwacji instalacji elektrycznej. I tym podobne. Oczywiście z racji faktu, że nie dysponujemy prawem własności gruntu, nie możemy z ogródkiem zrobić wszystkiego. Na przykład zabudować dostęp do niego, ograniczyć wstęp czy sprzedać. Możemy go natomiast wynająć na tej samej zasadzie, na jakiej jest możliwe wynajęcie miejsca postojowego w, ga w garażu wielostanowiskowym. Czyli, szanowni Państwo, sprzedać nie, zarządzać według własnych, widzi mi się, również nie, ale możemy wynająć. Tutaj ważna uwaga, ponieważ ogródek. Który mamy prawo użytkować na mocy umowy kładu 8 nie jest de facto nasz i należy do części wspólnej. Decydujący głos w sprawie zasad jego użytkowania należy również, szanowni państwo, do wspólnoty mieszkaniowej. Czyli może się okazać tak, że jeżeli będziecie chcieli coś zrobić na swoim ogródku, do którego de facto praw nie macie, możecie tylko z niego korzystać. Na podstawie tej umowy musicie się zapytać o zgodę wspólnoty. Może ona mocą uchwały, na przykład, przegłosować regulamin użytkowania ogródków, określić rodzaj roślinności do zasadzenia przy płocie, wprowadzić fundusz na ich pielęgnację. I przyznam szczerze, że z takimi zapisami spotykałam się głównie w starszym budownictwie, gdzie na przykład istnieją całe kodeksy, regulaminy tego, jak korzystać w prawidłowy oczywiście sposób w zgodzie ze wspólnotą z własnych ogródków. Więc szanowni Państwo, jeżeli kupujecie nieruchomość, sprawdźcie te kwestie, bo może się okazać, że Będziecie czuć się zbyt, zbyt, przepraszam, swobodnie na swoim ogródku i niestety będziecie musieli ponosić tego konsekwencje. Osoba, która sprzedaje mieszkanie z ogródkiem, automatycznie przekazuje nowemu właścicielowi także prawo do wyłącznego korzystania z niego, wynikające z umowy kładu USU, to znaczy do wyłącznego korzystania z wydzielonego fragmentu części wspólnej. I tu mała taka przypominajka ode mnie. Takie umowy nie tylko mają rację by to w przypadku ogródków, ale również, Szanowni Państwo, w przypadku na przykład piwnic o tak zwanym podziale uznaniowym, tak? czyli jeżeli mamy budynek, głównie to w budynkach starszych się zdarza, że były przydzielane piwnice na podstawie tak zwanej umowy, czyli piwnica nie jest oddzielnym bytem, nie jest oddzielną własnością, do lokalu jest przypisana jakaś piwnica i wtedy właściciel na akcie notarialnym oświadcza, że ma takie prawo do korzystania właśnie z danej piwnicy. Ona oczywiście formalnie nie jest jego własnością, ale na podstawie umowy może z niej korzystać. Teoretycznie nowy właściciel mieszkania mógłby zakwestionować zasady podziału gruntu wspólnego i na przykład domagać się wydzielania dla niego większego ogródka. I tu również spotkałam się z taką jedną sytuacją. Niedawno sprzedawaliśmy mieszkanie na Sodybie, gdzie był właśnie ogródek w starszym budownictwie. I pani kupująca, nowa, zapytała się, czy jest możliwość, nowy właściciel, oczywiście kupująca, nowy właściciel, zapytała się naszej sprzedającej, czy jest możliwość powiększenia tego ogródka, ponieważ właśnie ogródki były przydzielane do mieszkania na zasadzie umowy. To wspólnota decydowała, co można na tym ogródku zrobić, jak można z niego korzystać. I co się okazało, szanowni państwo, można było taki ogródek powiększyć. Wystarczyło oczywiście pismo do wspólnoty z prośbą, pytaniem, czy można właśnie powiększyć. Okazało się, że można, więc szanowni państwo, są plusy oczywiście i minusy takich rozwiązań, więc nie ma się co od razu zrażać. Pamiętajmy, że sytuacje, kiedy jesteśmy właścicielami ogródka, są ekstremalnie rzadkie, więc dla wszystkich osób, które planują zakup, proszę się nie zrażać, ale warto przede wszystkim zapoznać się, jak później ma wyglądać użytkowanie takiego ogródka. Sprawa jest oczywiście u Regulowana. Artykuł 221 kodeksu cywilnego mówi, że jeśli właściciel wiedział o umowie i jej zapisach, to znaczy, że ją zaakceptował. Czynności prawne określające zarząd i sposób korzystania z rzeczy wspólnej albo wyłączające uprawnienie do zniesienia własności współwłasności odnoszą skutek także względem nabywcy udziału, jeżeli nabywca o nie wiedział, lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Czyli tutaj trochę ten artykuł blokuje nam możliwość, to wcześniej twór, um, autor tego artykułu powiedział, że można zakwestionować, ale już tutaj widzimy, że kodeks. Trochę daje taką furtkę wspólnotą, czyli wspólnoty mogą powiedzieć chwila, chwila. Skoro kupowałeś nieruchomość, wiedziałeś, że jest to przydział ogródka, to nie możesz tego kwestionować. No i tutaj myślę, że już kwestia ewentualnie sądu, jak sąd by postanowił, czy rzeczywiście nowy nabywca ma prawo kwestionować, czy nie. Zakładam, że w większości przypadków po prostu sądy powiedzą, że nie ma prawa tego kwestionować, ale tak jak Państwu dałam przykład dosłownie sprzed kilku miesięcy mojej sprzedaży. Da się, da się dogadać ze wspólnotą czy nawet spółdzielnią. Jak najbardziej jest to bezproblemowe, no ale na pewno nie jest to standardem, więc nie mogą się Państwo do tych słów moich przywiązywać. Trzeba to indywidualnie badać w każdej wspólnocie. Ogródek do wyłącznej dyspozycji właściciela mieszkania z pewnością oznacza wygodę i podnosi atrakcyjność nieruchomości w przypadku jej sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że grunt ten nie należy do nas. W życiu codziennym często zdarzają się nieporozumienia co do zakresu i sposobu użytkowania takich terenów. Kłopotliwy może być chociażby najem przy domowej działki, teoretycznie, choć została ona nam oddana do wyłącznego użytkowania, to część współwłaścicieli może nie wydać na to zgody, ponieważ należy ona do części wspólnej i cały czas musimy, szanowni państwo, o tym pamiętać. E, dlatego uznałam, że ten artykuł będzie dla państwa istotny, ponieważ te kwestie, tak jak się spotykam z moimi klientami, często są bardzo niejasne. I klienci wychodzą z założenia, że coś jest ich własnością, mimo że nie jest. I może to skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami. Niewykluczona jest więc konieczność uzyskania akceptacji wspólnoty, jeżeli będziemy chcieli właśnie coś zrobić. Według naszych upodobań. I tym akcentem, szanowni państwo, kończymy ten artykuł. Mam nadzieję, że sporo przydatnych informacji. Przyznam szczerze, fajnie w pigułce opisane te właśnie wszystkie kwestie, które są nie do końca zrozumiałe dla właścicieli, dla nowy, nowych nabywców nieruchomości z ogródkiem. Jeżeli znacie państwo osobę, która posiada mieszkanie z ogródkiem, przekażcie dalej ten film. Niech też się dowie, czy jest właścicielem, czy nie jest właścicielem własnego ogródka. I przechodzimy do drugiego artykułu. Tak jak wspomniałem na samym początku, widzowie z Krakowa, nie wiem czy takich posiadam. Jeżeli posiadam, e, dajcie znać w komentarzu, e, ale nie mam przyjemnych wieści dla tej części widzów. Kraków podnosi stawki podatku od nieruchomości. I znacie Państwo moje podejście do podnoszenia podatków. E, jestem za obniżaniem, a nie podnoszeniem podatków. No ale niestety są instytucje, na które e, nie mam wpływu. Państwo zresztą niestety w większości też nie mamy. Wpływu na to, czy te podatki są podnoszone, czy nie. Ale no, jeżeli są podnoszone znacząco, to na pewno będę Państwa o tym informować, i myślę, że tutaj e, warto by było się zjednoczyć i coś z tym zrobić, ponieważ to są rekordowe podwyżki, jeżeli oczywiście chodzi o Kraków i o podatek od nieruchomości. Władze krakowa zdecydowały o podwyżkach podatku od nieruchomości. Od nowego roku stawki pójdą w górę nawet o 20% rok do roku. Niższy wzrost planowany został dla podatku od budynków mieszkalnych 17,3% rok do roku. Chociaż o inflacji mówi się już coraz mniej, to wskaźnik wciąż ma wpływ na wzrosty między innymi. Podatków lokalnych, do których należy podatek od nieruchomości płacony przez właścicieli domów, mieszkań oraz gruntów. Stolica Małopolski dołącza do miast, które zdecydowały o podwyższe, podwyższe stawek podatku od nieruchomości. W związku z tym od 1 stycznia 2024 mieszkańcy Krakowa zapłacą 1,15 zł za metr kwadratowy podatku od budynku mieszkalnych. W praktyce dla właściciela 85-metrowego mieszkania oznacza to wzrost o... 14, ponad 14 zł w skali roku z 83,30 groszy do 97,75 groszy. Natomiast dla przedsiębiorców stawka podatku od budynku związanych z prowadzeniem firmy wyniesie 33 zł, przepraszam 10 groszy za metr kwadratowy. W przypadku nieruchomości o powierzchni 100 metrów kwadratowych przekłada się to na wzrost o prawie 500 zł, 479 zł w ciągu roku. Stawki maksymalne podatku od nieruchomości od 1 m kwadratowego Kraków. I tutaj szanowni państwo porównamy sobie jaka była stawka w 2023, a jaka będzie w najbliższym roku. I mamy tak od budynków mieszkalnych było niecała złotówka, czyli 98 groszy. Do teraz podnosimy do kwoty złotówka i 15 groszy. To musimy pamiętać, że to jest od 1 stycznia, Szanowni Państwo, czyli tak naprawdę zaraz. Jeżeli chodzi o budynki związane z prowadzeniem firmy, było 28 złotych 31 groszy, teraz będzie 33 zł 10 groszy. Od budynków związanych z działalnością dotyczącą obrotu materiałem siewnym będzie tutaj było, przepraszam, 13 zł. 24 grosze, a będzie 15 zł. 50 groszy. I to jest zmiana, no, ponad 2 zł. Od gruntów związanych z prowadzeniem firmy to będzie było złotówka i 13 groszy, a będzie złotówka i 34 grosze. I tutaj, no, niewielki wzrost, ale dalej jest to wzrost. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi było 5 zł 69 groszy, będzie teraz 6 zł 66 groszy. Od pozostałych gruntów było 59 groszy, a będzie 71 groszy. Więc jak widzą Państwo, bardzo, bardzo duże podwyżki. No, najbardziej chyba ucierpią osoby, które mają grunty związane z prowadzeniem firmy, bo tutaj mamy wzrost prawie o 5 zł. No, szanowni Państwo, metr kwadratowy, Możemy sobie przeliczyć, jeżeli ktoś posiada na przykład budynek 1000 m2, możemy zobaczyć, jak duże będą to opłaty, jak duży będzie to wzrost opłat rok do roku. Decyzją o wysokości podatku od nieruchomości ustala indywidualnie każda gmina. W związku z tym wzrost podatek poda stawek nie musi się przekładać w każdej miejscowości na wyższe opłaty. Maksymalna danina nie może przekroczyć wartości z obwieszczenia ministra finansów. Jak wynika z komunikatu opublikowanego, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu wyniósł. 115. W związku z tym maksymalne stawki podatków poszły w górę o maksymalnie 15% względem maksymalnych stawek z ubiegłego roku. I tym smutnym akcentem, bo podwyżki są zawsze smutnym akcentem, kończymy dzisiejszą kawę z agentem. Zapraszam Państwa do komentowania, do, udost do udostępniania dzisiaj, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję.